Witajcie przyjaciele Wilczka. Nazywam się książę Ester Wilczyblask, a ze mną jest Odnik, a za nami widzicie piękną panoramę Karkonoszy, które jednak trochę na nas poczekają, bo teraz jesteśmy w krainie wygasłych wulkanów, czyli w Górach Kaczawskich, a jutro czeka nas pierwsze wyzwanie, jeden z tutejszych wygasłych wulkanów, czyli Okole. Do zobaczenia na szlaku i zapraszam do oglądania filmiku z wyprawy w Góry Kaczawskie. Uuu! Pierwszy dzień wyprawy do Gór Kaczawskich. Przed nami pierwsze wyzwanie, Okole. I w tej graficznym skrócie wchodzimy niebieskim szlakiem na zbocza Łysej Góry. Potem schodzimy do Doliny Lipki i mamy zasadnicze podejście pod Okole. Widzimy się na szlaku i na szczycie. Au! Środkowy, najwyższy, to jest chyba Okole. Często tu przychodzisz? Nie jestem pierwszy raz w życiu. Nie wiem, czego się spodziewać. Ale to jest dobrze. Au!
Dotarliśmy do Chrośnicy bardzo przyjemnym szlakiem niebieskim, który prowadził do Doliny Lipki. I teraz czeka nas większe podejście już pod samo Okolę. Było bardzo pusto póki co, zero ludzi, ale spotkaliśmy też pieska, który nas obszczekał. No nic, idziemy dalej w górę, na Okolę. Au! Szlaków pod Okolem. Dołączył do nas żółty szlak z przełęczy pod Okolem, przez który będziemy kawałeczek szli, by następnie skręcić ponownie w las niebieskim szlakiem, by wejść na wierzchołek wygasłego wulkanu na Okole. Au! Tutaj mamy coś dla Rysia Mafia, single track Okole, oznaczony kolorem czerwonym, więc sugeruję, że to jest dosyć trudne. A my idziemy
przejdziemy. Na tą stronę niebieskim szlakiem na okole. Au! Znajdujemy się na punkcie widokowym na Okolu, z którego rozpościera się malownicza panorama pobliskich gór i wzgórz. Za nami, na pierwszym planie, widzicie Łysą Górę, przez którą przeszliśmy jakiś czas temu. Za nią znajduje się rozległa kotlina jeleniogórska z przycupniętą Jelenią Górą. A za nią potężne karkonosze ze śnieżką, z śnieżnymi kotłami, Szelenicą. A panoramę dopełniają Rudawy Janowickie oraz Góry Izerskie. Teraz zrobimy krótką przerwę na wiatce i ruszamy dalej grzbietem północnym w stronę Chrośnicy. Do zobaczenia! Au! Jesteśmy po krótkiej przerwie i opuszczamy Okole, wędrując niebieskim szlakiem wzdłuż grzbietu północnego w stronę Chrośnicy, gdzie planujemy kolejną krótką przerwę. Chodźmy! Au! Thank you.
Jesteśmy w Krośnicy, gdzie znajduje się ciekawy regalik z tego czasu. Szybki zostawi naklejki, więc ja również zostawię małą pamiątkę. Naklejki przyjaciół Wilczka i z logo Esther Mountain Wolf. Au! Opuściliśmy jakiś czas temu Krośnicę oraz zeszliśmy z niebieskiego szlaku, który towarzyszył nam od początku dzisiejszej wycieczki na okole. A teraz podążamy ścieżką nieoznakowaną do Dziwiszowa. Jeszcze po drodze czeka nas jakieś małe podejście, ale to już ostatnie i czeka nas domek w Dziwiszowie. Chodźmy. Witajcie ponownie, przyjaciele Wilczka, po pierwszym dniu pobytu w Górach Kraczawskich. Mamy za sobą bardzo ekscytujący dzień. Udało nam się zdobyć okole. Zrobiliśmy prawie 17 km. Zwiedziliśmy też Krośnicę, a nawet spotkaliśmy turystów na szlaku. Jutro drugi dzień, spokojniejszy, regeneracyjny. Wybieramy się na spacer do Jeleniej Góry. Zobaczymy, co stolica Karkonoszy ma do zaoferowania ciekawego. No już w sobotę powrót na szlak i zdobycie kolejnej góry w ramach Korony Gór Polski, czyli Skopiec. Bądźcie z nami, a tymczasem do zobaczenia. Au!